Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym. Po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 4 marca 2014 roku wniosku Sejmiku Województwa Mazowieckiego o zbadanie zgodności. Punkt 1. Artykułu 6 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z artykułem 31 i artykułem 32 ustęp 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z artykułem 167 ustęp 1 i 2 w związku z artykułem 166 ustęp 1 oraz z artykułem 167 ustęp 1 i 3 w związku z artykułem 2 i artykułem 16 ustęp 2 Konstytucji. Punkt 2. O zbadanie zgodności artykułu 31 w związku z artykułem 25 ustawy z 13 listopada 2003 roku powołanej w punkcie 1 oraz w związku z artykułem 6 ustęp 1 i 2 ustawy z 25 czerwca 2009 roku powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim znosi możliwość swobodnego kształtowania polityki finansowej samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań własnych, z artykułem 167 ustęp 1 i 3 w związku z artykułem 166 ustęp 1 Konstytucji oraz w związku z artykułem 9 ustęp 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku orzeka. Artykuł 31 oraz artykuł 25 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom zachowania istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych, są niezgodne z artykułem 167 ustęp 1 i 2 w związku z artykułem 166 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie są niezgodne z artykułem 9 ustęp 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku. Punkt 2. Przepisy wymienione w części pierwszej w zakresie tam wskazanym tracą moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Trybunał postanawia na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują podpisy wszystkich sędziów członków składu orzekającego. Proszę usiąść. Teraz zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, pan sędzia Stanisław Rymar. Bardzo proszę, panie sędzio. Dziękuję, panie sędzio. Krótkie motywy. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wniosek skierowany do Trybunału przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na mocy uchwały nr 10/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 lutego 2010 roku. Kierując się treścią wniosku i sposobem przyjętej w nim argumentacji, Trybunał Konstytucyjny uznał, że przedmiotem jego kontroli powinny być odrębnie. Po pierwsze, normy prawne stanowiące podstawę funkcjonowania mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego, to jest artykuł 31 i 25 ustawy o dochodach bez powiązania z artykułem 6 ustawy o zmianie ustawy o autostradach. Dwa, zespół norm wynikających z artykułu 6 ustawy o zmianie ustawy o autostradach w związku z artykułem 31 i artykułem 32 ustęp 1 ustawy o dochodach. Trybunał Konstytucyjny uznał przy tym za celowe zbadanie w pierwszej kolejności jako dalej idących zarzutów kierowanych wobec całego mechanizmu wyrównawczo-korekcyjnego określonego w artykule 31 w związku z artykułem 25 ustawy o dochodach. Po drugie, Trybunał, uwzględniając sposób konstruowania przez wnioskodawcę zarzutów, przyjął, że dopuszczalnymi wzorcami kontroli dla artykułu 31
i artykułu 25 ustawy o dochodach przy zarzutach mogą być poszczególne zasady wynikające z artykułu 167 ustęp 1 i 2 w związku z artykułem 166 ustęp 1 Konstytucji. Po trzecie, Trybunał stwierdził, że wskazany jako przedmiot kontroli artykuł 9 ustęp 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jest nieadekwatnym wzorcem kontroli wskazanych przepisów. Samorząd województwa jest bowiem lokalną, ale nie regionalną wspólnotą samorządową, w związku z czym nie ma do niej zastosowania ta karta. Po czwarte, Trybunał odniósł się także do wyroku z 25 lipca 2006 roku o sygnaturze K30/04, w którym orzeczono o zgodności artykułu 31 ustęp 1 ustawy o dochodach z artykułem 167 ustęp 1 i 4 Konstytucji, o zgodności artykułu 25 ustęp 1-7 ustawy z artykułem 167 ustępem 1 i 4 Konstytucji oraz niezgodności artykułu 25 ustęp 8 i 9 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 167 ustęp 1 i 4 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny uznał, że w niniejszym postępowaniu nie ma podstaw do umorzenia postępowania ze względu na nakaz wynikający z zasady res judicata, która to zasada wymaga jednoczesnego wystąpienia tożsamości przedmiotowej i podmiotowej środka inicjującego postępowanie przed Trybunałem. Trybunał w niniejszym składzie, badając kwestię zbędności orzekania, wziął pod uwagę nieco odmienne ukształtowanie wzorców kontroli. Fakt, iż treść normatywna zawarta w artykule 25 ustępie 10-15 nie była przedmiotem orzekania przez Trybunał Konstytucyjny, a także samo ujęcie rozstrzygnięcia. Przechodząc do oceny merytorycznej zakwestionowanych przepisów, Trybunał podkreśla, że charakterystyki instytucji wpłat wyrównawczych i środków z nich pochodzących Trybunał dokonał w wyrokach o sygnaturze K30/04 oraz K14/11. Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie podtrzymuje co do zasady wyrażone w tych wyrokach poglądy odnośnie kwestii dopuszczalności istnienia mechanizmów wyrównawczych. Podkreśla jednak, że orzeczenie o sygnaturze K30/04 wydane zostało w lipcu 2006 roku, to jest w okresie bardzo dobrej sytuacji finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Od tego czasu sytuacja gospodarcza uległa zasadniczej zmianie. Skutki narastającego od 2009 roku kryzysu gospodarczego i finansowego dotknęły cały sektor finansów publicznych. Trybunał Konstytucyjny w niniejszej sprawie musiał więc ocenić, czy warunki konstytucyjności mechanizmów wpłat wyrównawczych określone w wyroku K30/04 znajdują pełne zastosowanie w sytuacji dekoniunktury i związanymi z kryzysem finansowym trudnościami finansowymi niektórych jednostek. Z kolei w odniesieniu do wyroku o sygnaturze K14/11 Trybunał podkreśla, że dotyczył on funkcjonowania mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego wobec samorządu terytorialnego innego szczebla niż ma to miejsce w niniejszym postępowaniu. Jednakże prawie równocześnie, bo postanowieniem z 26 lutego 2013 roku Trybunał wysłał sygnalizację do Sejmu, zwracając uwagę na stwierdzenie uchybień w przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczących wyrównania poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Zwracam uwagę, że mowa jest o wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. W szczególności
Trybunał w obszernym uzasadnieniu sygnalizacji zwrócił uwagę na selektywność kryteriów. Dwuletni termin oraz brak mechanizmu korygującego może w przyszłości doprowadzić do naruszenia artykułu 167 ust. 1 i 4 Konstytucji. Zakwestionowane przez wnioskodawcę artykuł 31 oraz artykuł 25 ustawy o dochodach tworzą zbiór kryteriów pozwalających na zidentyfikowanie jednostek zobowiązanych do wpłat na część regionalną subwencji ogólnej, wysokości dokonywanych wpłat, jak też beneficjentów tych wpłat, to jest jednostek uprawnionych do części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, a także podstawę ustalania sposobu podziału tej części dla województw. Trybunał, dokonując oceny zakwestionowanych regulacji, miał na względzie zarówno sytuację finansową wnioskodawcy, jak i znaczenie mechanizmu poziomego wyrównania dochodów dla ogółu jego uczestników. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego reprezentowanej przez wnioskodawcę, obrazująca sposób funkcjonowania mechanizmu, nie może stanowić wyłącznego punktu odniesienia oceny konstytucyjności zakwestionowanych przepisów. Jednak, biorąc pod uwagę konstytucyjny obowiązek zapewnienia adekwatności dochodów każdej jednostki samorządu terytorialnego, ocena systemu wyposażenia samorządów w dochody na szczeblu województw, którego komponentem jest mechanizm wyrównania poziomego, musi uwzględnić wpływ regulacji systemowych na każde województwo. Trybunał, biorąc pod uwagę związane z sytuacją gospodarczą województw dane finansowe, uznał, że konstrukcja systemu ustalania wpłat wyrównawczych nie uwzględniła silnych zmian w dochodach województw będących skutkiem cyklicznych wahań w gospodarce. Z uwagi na strukturę dochodów własnych województw, które średnio w 80% składają się ze ściśle uzależnionych od zmian w sytuacji gospodarczej podatków dochodowych CIT i PIT, mechanizm korekcyjno-wyrównawczy w okresie wzrostu gospodarczego nie zagrażał stabilności finansów samorządów zobowiązanych do wpłat na część regionalną subwencji ogólnej i przez kilka lat spełniał funkcję korekcyjną w systemie źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Niedostosowanie systemu wyrównania poziomego do cyklów koniunkturalnych ujawniło się dopiero w okresie postępującego kryzysu finansów publicznych i znalazło odbicie w znacznym wzroście wpłat na część regionalną subwencji przy jednocześnie silnym spadku dochodów podatkowych będących podstawą wyliczenia tej wpłaty. Na tę sytuację miał również wpływ czynnik związany z ustalaniem wskaźnika W i WV, wskaźniki dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie i w kraju. Na podstawie danych sprzed 2 lat, o ile samo obliczanie tych wskaźników na podstawie danych sprzed 2 lat, jak wskazano w wyroku sygnaturze K14/11, nie narusza konstytucji i nie miało dużego znaczenia w okresie postępującego wzrostu gospodarczego, o tyle w okresie dekoniunktury sięganie po dane z okresu wzrostu stanowi niejako podwójne obciążenie finansów jednostek samorządu terytorialnego. Dokonywanie wpłat w 12 równych ratach miesięcznych następuje wówczas w sytuacji rzeczywistego spadku dochodów podatkowych w roku budżetowym. W konsekwencji każdy ubytek finansów jest wówczas mocniej odczuwalny, ponieważ pula środków finansowych pozostających do dyspozycji samorządu zmalała. W ocenie Trybunału ustawodawca, konstruując mechanizmy wyrównania poziomego, powinien brać pod uwagę występujące cyklicznie w gospodarce fazę koniunktury i dekoniunktury, zwłaszcza jeśli podstawą dochodów własnych danego szczebla jednostek uczynił dochody podatkowe o dużej wrażliwości na tego rodzaju wahania. Brak jakichkolwiek regulacji zabezpieczających samorząd przed nadmiernym ubytkiem dochodów własnych w okresie takich zmian, które dodatkowo uwzględniałyby rzeczywistą kondycję finansową jednostek w chwili dokonywania wpłat wyrównawczych, powoduje,
że mechanizm określony w artykule 31 ustęp 1 ustawy o dochodach należy uznać za naruszający artykuł 167 ustęp 1 i 2 Konstytucji. Trybunał przypomina, że mechanizmy wyrównawcze, choć spełniają swoją pozytywną, solidarnościową rolę między jednostkami samorządu terytorialnego jako instytucje stanowiące wyjątek od systemu dochodów ukształtowanego w Konstytucji, nie mogą prowadzić do jego wypaczenia. Nie mogą odbierać dochodom własnym ich podstawowego i stymulacyjnego znaczenia. Przykład. 2010 roku, w którym po zastosowaniu mechanizmu wpłat w wysokości 63% wykonanych dochodów podatkowych, samorząd województwa mazowieckiego stanął w obliczu deficytu budżetowego, pokazuje, że mechanizm ten w sytuacjach wahań koniunktury jest sprzeczny ze swoim podstawowym celem. Artykuł 167 ustęp 1 i 2 Konstytucji należy odczytywać w powiązaniu z artykułem 16 ustępem 2 Konstytucji. Z tego ostatniego wynika zasada wykonywania istotnej części zadań publicznych przez samorząd w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Skoro tak, to każda jednostka samorządu terytorialnego na realizację istotnej części zadań musi mieć zagwarantowany odpowiedni, równie istotny poziom dochodów, którymi będzie dysponowała w sposób samodzielny, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zakwestionowane przepisy, nakładając na województwo osiągające nadwyżkę dochodów podatkowych ponad 170% przeciętnych dochodów wszystkich województw, obowiązek wpłaty do budżetu obliczanej w sposób określony w artykule 31 ustęp 1 i 2 ustawy o dochodach, nie określają żadnej granicy tej wpłaty. W związku z tym w sytuacjach dużych wahań koniunkturalnych wysokość tej wpłaty może stanowić większą część dochodów podatkowych, tak jak w wypadku Mazowsza w 2010 roku 63%, które stanowią około 80% wszystkich dochodów własnych. Jako że mechanizm ten nie zawiera jakiejkolwiek bariery ostrożnościowej, a także w związku z koniecznością opierania się na danych sprzed 2 lat przy obecnym brzmieniu przepisów identyfikujących samorządy zobowiązane do ponoszenia wpłat wyrównawczych, w skrajnych warunkach gospodarczych samorząd może zostać obciążony wpłatami wyższymi niż jego dochody własne realizowane w roku budżetowym. Taka sytuacja może zatem doprowadzić do likwidacji instytucji dochodów własnych w zasobach finansowych województwa, co jest sprzeczne w sposób oczywisty z artykułem 167 ustępem 2 Konstytucji. W ocenie Trybunału konstrukcja mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego jako instytucji wyjątkowej w określonym w Konstytucji systemie dochodów jednostek powinna zawierać gwarancję zachowania istotnej części dochodów własnych województw na realizację ich zadań własnych. Brak jakichkolwiek ograniczeń w odbieraniu jednostkom ustawowo zagwarantowanych środków prowadzi do tego, że ustawowe zagwarantowanie dochodów własnych jednostek okazuje się iluzoryczne. Tymczasem instytucja o charakterze ustawowym, jaką jest mechanizm wyrównania poziomego, nie może pozbawiać instytucji konstytucyjnej, którą są dochody własne, jej zasadniczych cech, czyli podstawowego charakteru tych dochodów w systemie źródeł dochodów jednostek, gwarantującego samodzielność finansową jednostek w wykonywaniu zadań we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Zdaniem Trybunału, wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, kryteria identyfikacji jednostek zobowiązanych do wpłat wyrównawczych zawarte w ustawie o dochodach zostały ustalone systemowo i w sposób zobiektywizowany. Również przewidziany w artykule 25 ustawy o dochodach podział części regionalnej subwencji ogólnej ma charakter systemowy, nawiązujący do kryteriów związanych z zadaniami i wydatkami samorządu wojewódzkiego. Powierzchnia dróg na jednego mieszkańca, wydatki na regionalne przewozy pasażerskie, wysokość stopy bezrobocia. Niemniej jednak należy przypomnieć, że mechanizm wyrównania poziomego jako wyjątek od systemu dochodów określonego w artykule 167 ustęp 1 i 2 Konstytucji
jest konstytucyjnie dopuszczalny pod warunkiem, że realizuje zasadę sprawiedliwości i został ukształtowany w zakresie niezbędnym dla realizacji tej zasady. Za najistotniejsze dla oceny niezbędności określonego w ustawie o dochodach mechanizmów wpłat i wypłat wyrównawczych Trybunał w niniejszym składzie przyjmuje wskazane w wyroku o sygnaturze K30/04 założenie, że istnienie obowiązku dokonywania wpłat może być konstytucyjnie uzasadnione wyłącznie potrzebami wyrównania systemowych niedoborów dochodów własnych samorządów uboższych. W tym kontekście, badając kryteria, na podstawie których dokonuje się identyfikacji samorządów najbogatszych oraz najbiedniejszych, Trybunał stwierdził, że w analizowanej ustawie nie istnieje jednolity system kryteriów uwzględniających zarówno różnice w ukształtowaniu źródeł dochodów własnych, jak i podstawowe wydatki, w oparciu o który można byłoby ustalić rzeczywistą sytuację finansową poszczególnych województw. W obecnym kształcie normatywnym, według innych kryteriów, ustanawia się samorządy najbogatsze, a według innych ustala się beneficjentów wpłat, którymi powinny być samorządy biedniejsze. Brak w tym zakresie symetrii. Wydaje się zatem słuszne stwierdzenie, że oba te mechanizmy, to jest system wpłat i wypłat wyrównawczych, funkcjonują niezależnie od siebie, chociaż działają w tej samej materii dochodów jednostek. Tymczasem dla właściwej realizacji zasady solidarności społecznej ustawodawca powinien kształtować kryteria biorące pod uwagę zarówno pełen katalog dochodów, jak i potrzeby wydatkowe różniących się pod wieloma względami jednostek samorządu terytorialnego, aby w sposób jak najbardziej obiektywny i pełny odzwierciedlić potencjał dochodowy i ekonomiczny jednostek samorządu terytorialnego. Tylko tak skonstruowany system uzasadniać może uszczuplenie najistotniejszych z punktu widzenia zasady samodzielności i decentralizacji dochodów własnych. Kryteria podziału łącznej kwoty stanowiącej część regionalną subwencji określone w artykule 25 ustawy o dochodach przekonują, że nie mamy tu do czynienia z czystym mechanizmem wyrównawczym. Po pierwsze, opierają się one jedynie na niektórych potrzebach wydatkowych, odwołują się m.in. do stopy bezrobocia, powierzchni dróg, przeliczeń na jednego mieszkańca, wydatków na koleje pasażerskie. Po drugie, nie są powiązane z wysokością dochodów podatkowych. W efekcie część regionalną otrzymują wszystkie województwa, także te, które dokonują wpłat. Zdaniem Trybunału świadczy to o tym, że mechanizm wyrównania poziomego nie funkcjonuje w jedynie niezbędnym zakresie. W konsekwencji obowiązku dokonywania wpłat nie można uznać za konstytucyjnie uzasadniony potrzebami wyrównania systemowych niedoborów dochodów własnych samorządów uboższych, skoro ustawa o dochodach pozwala na przekazanie tych środków samorządom niekoniecznie uboższym. Za zasadne zatem Trybunał uznał zarzuty wnioskodawcy odwołujące się do konieczności uwzględnienia poziomu zróżnicowania pełnego potencjału finansowego z uwzględnieniem zarówno strony dochodowej, jak i potrzeb wydatkowych województw w ramach kształtowania ustawowego mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego. Tak, aby mógł być spełniony podstawowy postulat warunkujący możliwość ustanawiania instrumentów wyrównawczych, jakim jest jego niezbędność dla realizacji zasady sprawiedliwości społecznej. Selektywność kryteriów identyfikujących zarówno płatników, jak i beneficjentów wpłat do budżetu państwa zostały podkreślone w postanowieniu sygnalizacyjnym, o którym była już mowa. Kwestia ta nie została jednak podjęta w pracach parlamentarnych w uchwalonej niedawno ustawie zmieniającej w 2013 roku. Trybunał Konstytucyjny uznał w niniejszej sprawie, że brak nawiązania w artykule 31 oraz 25 ustawy o dochodach do pełnej sytuacji finansowej województw z uwzględnieniem zarówno strony dochodowej, jak i potrzeb wydatkowych uzasadnia stwierdzenie niezgodności tych przepisów z artykułem 167 ustępem 1 i 2 w związku z artykułem 166 ustępem 1 Konstytucji. W związku z uznaniem,
za niezgodne z konstytucją przepisów stanowiących podstawę funkcjonowania mechanizmu wyrównawczego, wyrównywania poziomu dla województw, to jest artykułu 31 oraz 25 ustawy o dochodach, Trybunał postanowił na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy o Trybunale umorzyć postępowanie w zakresie kontroli przepisu modyfikującego ten mechanizm w latach 2010-2011, to jest artykuł 6 ustęp 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o autostradach ze wskazanymi wzorcami kontroli ze względu na zbędność dalszego orzekania. Ponadto Trybunał uznał za konieczne odroczenie utraty mocy obowiązującej zaskarżonych i uznanych za niezgodne z konstytucją przepisów ze względu na skomplikowaną materię ustrojową, jakiej dotyczyły. W ocenie Trybunału okres 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku pozwoli ustawodawcy przygotować nowe rozwiązania odpowiadające standardom konstytucyjnym. Mając na względzie fakt, że nowe rozwiązania legislacyjne powinny stanowić systemowe ujęcie problematyki mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego, należało przyjąć, że będą one wymagały dostatecznie długiego okresu dla ich opracowania. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo, panie sędzio. Dziękuję, panie sędzio. Wyrok jest ostateczny. Zostanie on wraz z pisemnym uzasadnieniem doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przepisanym. Dziękuję wszystkim państwu za udział w rozprawie. Na tym zamykam posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego.